Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, jak działa narzędzie InSet. Co ciekawe, ten materiał nagrywam już po raz 9. Wynikało to z problemów, które miałem z kodowaniem filmów, z uploadowaniem na YouTube, no i jeszcze z kilkoma innymi rzeczami. Szczęśliwie teraz używam programu, który nazywa się Kazam, który jak się wydaje działa doskonale. Zobaczymy jeszcze, jak to się uploaduje na YouTube. Ok, więc teraz ruszamy do pracy. Narzędzie InSet należy do zestawu narzędzi dostępnych w trybie edycji. A więc, aby pokazać, jak ono działa, wejdźmy do trybu edycji dla tego prostego plane'a. Jestem w trybie edycji, teraz robię ekstruda do góry, na przykład o jedną jednostkę blendera, no i gdybym chciał teraz przeskalować ten górny fragment, ten górny plane, to w tym momencie naciskam S i skaluję, otrzymując równomierną piramidę. To jest oczywiste i nie powinno tutaj nikogo zaskoczyć, że wszystko wychodzi ładnie, a każda ściana ma równe nachylenie w stosunku do pionu. No i teraz mamy bryłę symetryczną, bardzo ładnie. Gdyby natomiast podstawa tego mojego kształtu nie była taka równa, zróbmy sobie teraz na przykład coś takiego jak taki kształt, powiedzmy sobie przypominający troszkę literę T, to się okaże, że sytuacja zmienia się całkowicie. Ok, niech to będzie na przykład coś takiego. Jeżeli teraz wyekstruduję tego typu kształt do góry, jedną jednostkę i spróbuję przeskalować, to w tym momencie ściany nie będą miały równego nachylenia. Skaluję, proszę zobaczyć, co się dzieje. Dostaje tego typu zachowanie. To dlatego, oczywiście, że zaznaczone ściany skalują się wokół wspólnego środka. Ale czego bym nie ustawiał w narzędziach Pivot Point, to i tak nie będę miał zawsze takiego skalowania, jakie bym chciał otrzymać, czyli takiego, w którym ściany będą nachylone pod tymi samymi kątami do środka. No i właśnie, żeby taką sytuację naprawić, powstało narzędzie, które nazywa się InSet. To narzędzie jest aktywne, jeżeli jest włączone oczywiście, w panelu narzędzi dostępnym po lewej stronie. U mnie tego narzędzia teraz nie ma, powinno być w tym miejscu. Należy je włączyć we wtyczkach. A więc przechodzę do okna konfiguracji. W tym oknie na zakładce z dodatkami szukam narzędzia, które nazywa się InSet. Ono znajduje się w panelu narzędzi związanych z meshem. Mam tutaj mesh. Mam inset, poligon i to jest właśnie to nasze narzędzie. Ewentualnie, jeżeli mam zaznaczone all, mogę tutaj wpisać słowo ins. I w tym momencie znajduję również wszystko, co zawiera taki fragment. Zaznaczam to narzędzie, wybieram je checkboxem. Ono jest w tym momencie aktywne. No i teraz należałoby zamknąć to okno i tego narzędzia użyć. Proszę zobaczyć, że tu pojawi się nowy guzik. Więc teraz tak, cofnę jeden raz to moje skalowanie i teraz cofnę drugi raz tego ekstruda. OK, zostaje tylko teraz z samymi zaznaczonymi planami z podstawowym poziomem podłogi. Jeżeli teraz wcisnę guzik Inset, to od razu widać, że dodały się tutaj mi na krawędziach nowe ściany. Te ściany są czworokątami, więc bardzo dobrze. I mam dodatkowo kilka parametrów, które mogę ustawić. Na przykład amount. Amount wyrażony w procentach. OK, jeżeli wybiorę absolute, to będę miał wartość 5 jednostek blendera, czyli bardzo dużo widać, że tu się już pozamykały te powierzchnie. Wybieram procenty, to jest 5% wcięcia, więc 5 tak naprawdę setnych długości całego plane'a. Jeżeli będę zwiększał tę wartość, no to doprowadzę do pojawienia się tego typu wcięcia i tego typu ścian na moim płaskim obiekcie. To jest już fajne, ponieważ dostaję jakby tą samą szerokość ścian wszędzie, natomiast to nie jest jeszcze wszystko, co można tutaj zrobić. Teraz, jeżeli użyję parametru, który nazywa się height, czyli wysokość, to mogę wyciągnąć do góry w kształt pryzmy te ściany, które przed chwilką wyciąłem. I to jest idealnie zrobione, ponieważ ściany mają nachylenie takie właśnie, jakie powinno być. Proszę zobaczyć, że tutaj jest jedna ściana, tutaj jest druga i to są ściany na tych ramionach. One mają właściwe kąty. Tak samo ściana, która jest na zakończeniu tej długiej nogi litery T, jest tak samo nachylona, o ta tutaj, jak ta ściana, która jest po przeciwnej stronie. Więc narzędzie InSet pozwala mi stworzyć pryzmy różnego kształtu. No i to jest fajne narzędzie, dlatego że zachowana zostaje tutaj elegancka symetria. No i dlatego właśnie chciałem to pokazać. Możemy takiego InSet użyć kolejny raz na szczytowych ścianach tego naszego kształtu, naciskając guzik InSet, ewentualnie troszeczkę skalując jeszcze, aby było szersze wcięcie. Okay? Potem jeszcze raz. Jeżeli chciałbym stworzyć takie wcięcie opadające w głąb, daję inset, no i teraz zmniejszamy wysokość, nie w tą stronę, tylko w przeciwną. I tworzę w ten sposób eleganckie wcięcie. Mogę ewentualnie zrobić to wcięcie ukośne. Okay? W ten sposób mogę bardzo ładnie, szybko wygenerować całkiem symetrycznie wyglądającą geometrię. Doskonałe narzędzie do edycji, czasami niezastąpione w tych konkretnych przypadkach.
Okej, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.